Cześć, jestem Klawia Tokanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Uzupełnij schematy wpisując miejsca znaków zapytania, stopnie utlenienia oraz liczby elektronów pobieranych poprzedzonych znakiem plus i oddanych poprzedzonych znakiem minus. Ustal współczynniki stechiometryczne tej reakcji chemicznej. Ok, i tu mamy sól z chloranu 7, z kwasu chlorowego 7. Czyli tutaj nasz chlor ma wartościowość 7. Jeżeli tego nie wiecie, no to tlen minus 2. Potas leży w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, to znaczy, że ma stałą wartościowość wynoszącą 1. I to musi nam się wyzerować, ponieważ jest to związek chemiczny, a nie jon. 4 razy minus 2 to jest minus 8, plus 1 to jest minus 7. To żeby nam wyszło 0, musimy tutaj dać dodatnią 7. No albo jeżeli znacie nazwę, no to od razu z nazwy. Tutaj mamy samotny glin, czyli zerowy stopień utlenienia. Tu mamy kwas siarkowy 6, czyli w nim siarka ma wartościowość 6, ale o to nas tutaj nie pytają. Teraz tutaj przypomnijmy sobie, jak jest zbudowany kwas. Kwas mamy wodór i reszta kwasowa ma taką wartościowość, ile atomów wodoru mamy w danym kwasie. Tutaj są 2, no to byłoby 2. Ale my teraz już znamy stopnie utlenienia, więc wiemy, że to jest minus 2. I teraz, jak my sobie to tutaj zrobimy, że to jest minus 2 i to jest stąd, to widzimy, że tu jest plus 3. Hop. I teraz tutaj mamy potas, który znów występuje w pierwszej grupie. Stała wartościowość, to żeby to się wyzerowało, tu mamy minus 1. Ok, czyli to jest tutaj nadprogramowe i to. Ok, przechodzimy teraz do dołu. Z 7 zrobiła nam się minus 1. Czyli musimy do 7 dodać minus 8, żeby nam wyszło z tego minus 1. A tutaj z 0 zrobiła nam się 3, czyli tutaj musimy zabrać 3 elektrony, żeby nam wyszła wartość dodatnia. Ok. No to teraz będziemy zapisywać, że z chloru na plus 7 stopniu utlenienia z tej strony musimy dodać 8 elektronów, żeby nam wyszedł chlor na minus 1 stopniu utlenienia. Natomiast tutaj mamy glin na zerowym stopniu utlenienia i to z tej strony temu glinowi musimy dodać 3 elektrony, aby nam wyszło 0. Tutaj mamy 8 elektronów, tu mamy 3 elektrony. Liczba elektronów oddanych i pobranych zawsze musi być taka sama, więc to wymnażamy razy 3, a to wymnażamy razy 8. Ok, no to zaczynamy uzupełniać. Tam, gdzie jest chlor na 7, dajemy 3. Tam, gdzie jest chlor na minus 1, dajemy 3. Tutaj mamy 8. A tu uwaga, bo tu już mamy 2 gliny. Trzeba być czujnym. Czyli żeby było 8, to tutaj dajemy tylko 4. Bo 4 razy 2 to 8. Ok, zmieniamy sobie kolor. I zaczynamy od tego, że tu mamy 4 razy 2, czyli mamy 12 grup SO4. To tutaj musimy dać sobie 12. Wtedy mamy taką samą ilość grup SO4, ale zmieniła nam się ilość wodorów. I tutaj też musimy dać 12. No i teraz wszystko nam się już zgadza. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już. Thank you.